Dzień dobry. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj we trójkę. Bardzo się z tego cieszymy. Rzadko mamy okazję być razem. Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa. I dzisiaj chcemy podzielić się z Wami tym, co w ostatnim tygodniu nas ucieszyło, a dużo się działo, dużo zmian. Więc zaczynamy. Zaczniemy od zmian najbliższych Wam. Od Szymona, który Wam o tym opowie. No to Szymon, co takiego się wydarzyło ostatnio, co Cię cieszy i co jest zmianą? Liczby, ale moglibyśmy powiedzieć, że o liczby wyborcze akurat nie. Oczywiście zachęcaliśmy do wyborów, bo chodzenie na wybory jest bardzo ważne. Ale cieszą nas liczby w beznadziei małej duszy i gminy w naszym kursie. Dlatego, że w tej chwili mamy ponad 450 zgłoszeń i to jest fajne. No to pokazuje, że chcemy innych gmin, chcemy wiedzieć, jak one funkcjonują. Mamy bardzo dużo zgłoszeń radnych, a to pokazuje, że te gminy też fajnie mają być inne, jeżeli chodzi o zarządzanie nimi. Nasz kurs jest skierowany właśnie do wszystkich osób, które się zastanawiają, jak powinny prawidłowo funkcjonować gminy, co tam ewentualnie można poprawić. I tak naprawdę, co jest ważne, to jak już jesteś we władzach, to czym się powinieneś zająć, co powinnaś zrobić. I to jest bardzo ważne. I to też pokazuje, że ta zmiana, którą obserwujemy od kilku lat, jeżeli chodzi o samorząd, ona się tak naprawdę dzieje. Ja wiem, że są różne wyniki wyborów, niektórzy się cieszą, niektórzy mniej się cieszą, ale tak naprawdę z naszego punktu widzenia ważne jest to, że taka aktywność, taka chęć uczestniczenia w kursie beznadziei małej i dużej gminy pokazuje, że my chcemy innego samorządu. I zapraszamy jeszcze, co jest ważne, do najbliższej niedzieli można się zgłaszać, ale już tylko wyłącznie nowo wybrani radni, dlatego że zdecydowaliśmy się jeszcze otworzyć na kilka dni możliwość zgłaszania się dla tych osób, które są w samorządzie i po prostu chcą praworządnego samorządu. A ja trochę pokontynuuję ten temat, bo na pewno jeżeli słuchacie mediów ogólnopolskich, to słyszycie ciągle o tym, że co tam w sejmikach, jak partie między siebie to podzieliły, kto wygrał, w ogóle, że niska frekwencja oraz że są takie gminy, w których nie było w ogóle konkurencji, a myślę, że znacznie rzadziej słyszycie o tym, jaka wspaniała rzecz wydarzyła się w wielu innych gminach, w których na przykład pojawiła się druga tura w wyborach na burmistrzów, wójtów i prezydentów miast, w których to miastach tej drugiej tury nigdy nie było. Są też takie miejsca, w których pewniki czy pewniaki nie dostały się do drugiej tury. To jest naszym zdaniem działanie społeczeństwa obywatelskiego, tego, że w tych gminach zaczęła się jakaś dyskusja o jakości rządzenia. To, co się wydarzyło w beznadziei małej i dużej gminy, czyli ta ogromna chęć ludzi do uczenia się, to jest dla nas tylko potwierdzenie tego, że dzieje się coś, co jest trochę poniżej radaru, co nie mówi się o tym w mediach, ale ta zmiana idzie i chcielibyśmy ją jakoś sfotografować, żeby ją można było wzmacniać, żeby robić więcej w tej dziedzinie. Dlatego chcemy Was zaprosić na takie spotkanie, gdzie będziemy mówić o roli organizacji w tym, żeby wybory były dobrze przygotowywane przez 5 lat, bądź 4, zależnie od kadencji, żeby można było się później, kiedy następuje to święto demokracji, po prostu nim cieszyć, żeby wydarzyło się to, co wydarzyło się na razie tylko w kilku gminach. Od tego jest społeczeństwo obywatelskie i chcemy to jakoś przychwycić. Także pamiętajcie, wtorek, 11, będziemy o tym rozmawiać. Oczywiście będziecie mogli to później odsłuchać, a także zapoznać się z naszym raportem o tym, jak społeczeństwo obywatelskie działało w ostatnich 8 latach, między innymi wokół wyborów, ale generalnie wokół demokracji, praw człowieka i praworządności. I skoro już przy tym dużym temacie prawa człowieka, praworządność jesteśmy, no to w naturalny sposób idziemy do Marzeny, która nam opowie o tym wyższym szczeblu. W czwartek w tym tygodniu o 14 w Brukseli została podpisana długo wyczekiwana dyrektywa antyslapowa. W ciągu 20 dni ma wejść w życie, a państwa członkowskie Unii mają teraz 2 lata na to, żeby ją odpowiednio wdrożyć. Choć dyrektywa nie zachwyca, to wyznacza tylko taki standard minimum. To od naszego państwa, od naszych parlamentarzystów będzie zależało to, jak bardzo będziemy chronić dziennikarzy lokalnych, aktywistów, osoby, które stają w obronie praw człowieka. Inne takie wydarzenie, też związane ze slapami, miało miejsce jeszcze tydzień wcześniej. 5 kwietnia Komitet Ministrów Rady Europy przyjął długo wyczekiwaną rekomendację związaną z przeciwdziałaniem slapom.
I po pierwsze, znalazła się tam o wiele szersza definicja tych działań, które nie pozwalają działać dziennikarzom czy obywatelom. Po drugie, znalazło się takich 10 wskaźników, które pomogą łatwo zidentyfikować, czy dana sprawa jest slapem, czy nie jest slapem. Poza tym jest też bardzo szeroka definicja związana z partycypacją publiczną. Mówimy tutaj o zagrożeniu nie tylko dla mediów, nie tylko dla organizacji społecznych, ale też dla obywateli, którzy zabierają głos krytycznie w stosunku do władz, do dużych korporacji. Bardzo się z tego cieszymy. I dyrektywa, i ta rekomendacja były długo wyczekiwane. I super, że się tak złożyło, że w tym tygodniu, w ciągu tych ostatnich 7 dni, obie rzeczy nabrały kształtu i staną się narzędziami, z których będziemy mogli korzystać. Czyli można powiedzieć, że ostatni tydzień to był jakiś szał wokół demokracji, który nas bardzo cieszy. Pamiętajcie, demokrację wspierać trzeba regularnie, dlatego... Panie, stał nam niecałe 3 tygodnie do rozliczenia 1,5%. Jeżeli ktoś jeszcze się nie rozliczył, pamiętajcie, przekażcie 1,5% na Watchdoga. Możecie też wpłacać darowiznę. Jeśli już przekazaliście 1,5% na coś innego, to Was absolutnie nie można powstrzymać od przekazania darowizny. Jak widzicie, jest atmosfera do tego, żeby zmiany się działy. Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki. Dzięki.